Witajcie w kolejnym odcinku Wojskowych Newsów. Dziś zaczynamy od informacji o rozpoczęciu remontów czołgów T64 przez zakłady mechaniczne Bumar Łabędy SA. Jest to wynik porozumienia między PGZ a ukraińskim koncernem Ukroboronprom. Dlaczego akurat Gliwice? Ano dlatego, że ta fabryka ma już spore doświadczenie w produkcji. Jak i w remontach innych czołgów z rodziny T, czyli przede wszystkim T-72 oraz polskiej modernizacji tego czołgu PT-91 twardy. Umowa nie dotyczy wyłącznie napraw, ale także między innymi potencjalnej produkcji oraz uczestnictwa w łańcuchu dostaw. Co ciekawe, pojawiają się także informacje, że bumar łabędy może zajmować się naprawami leopardów 2 używanymi na Ukrainie, a to z powodu uczestnictwa w programie modernizacji Leopardów 2A4 do standardu 2PL. I tu pytanie: co z fabryką Ray Metal, o której informowałem w zeszłych wojskowych newsach, która powstaje w Rumunii? Będzie współpraca czy rywalizacja? T-64 to radziecki czołg. Był równolegle rozwijany z T-72, ale za to nigdy nie został wyeksportowany. Jego podstawowym elementem jest m.in. armata 125 mm. Oraz pancerz kompozytowy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Ukraina kontynuowała rozwój czołgu, czego efektem jest m.in. powstanie wersji T64BM Bułat, który posiada ukraińską armatę, wzmocniony pancerz oraz nowe systemy celownicze. Rosja powraca do zamówień MiG-35. Pojawiła się oficjalna informacja, że Rosja zamierza zamówić kolejne egzemplarze. Wielozadaniowych samolotów MiG-35, które są rozwinięciem znanym nam samolotów MiG-29. MiG-35 jest reklamowany przez producenta jako samolot generacji 4. Oficjalna prezentacja samolotu miała miejsce dość dawno a mianowicie w 2007 roku na wystawie lotniczej Areo India. Dlaczego akurat tam? Ponieważ rywalizował on wtedy o kontrakt dla indyjskich sił powietrznych. Ale ostatecznie przegrał w przetargu z Teso Rafale. Były także plotki, że Egipt chce zamówić tę maszynę, ale ostatecznie nigdy do kontraktu nie doszło. Natomiast sama Rosja do tej pory zamówiła 6 egzemplarzy. Także no nie był to hit ani eksportowy, ani na rodzimym rynku. MIG-35 ma być lżejszą alternatywą dla rodziny samolotów opartych o platformę SU-27. Zamówiony MIGi mają być pewną fazą przejściową na oczekiwany nowy samolot piątej generacji Su-35 Checkmate, który ma być uzupełnieniem dla Su-57. Wiecie, taka para, jak w przypadku F-15 z F-16. Niemniej, Checkmate to projekt bardzo wątpliwy i nie wiadomo, czy wyjdzie poza zbudowaną makietę. Chorwacja otrzyma pomoc USA za wsparcie Ukrainy. Chorwacja. Za przekazanie swoich śmigłowców Mi-8 w liczbie 14 egzemplarzy dostanie od USA wsparcie na zakup śmigłowców Black Hawk w kwocie 140 milionów dolarów. Nie znalazłem informacji, jaka to będzie wersja, ale jakiś czas temu Chorwacja zakupiła śmigłowce UH-60M, więc być może o tym modelu mowa. Gdyby to była wersja S-70i, to byłaby to także dobra informacja dla nas. Ponieważ są one produkowane w PZL Mielec. Chorwacja dzięki tej pomocy ma stworzyć eskadrę śmigłowców Black Hawk. Na pewno pojawią się głosy, że to kolejny kraj, który otrzymuje wymierną pomoc od USA za działanie na rzecz Ukrainy, a nie to co my, Polacy. Ale tutaj chcę Was uczuć na jedną rzecz. Zobaczcie, że Amerykanie nie dają kasy do ręki, ale na zakup produkowanego przez siebie uzbrojenia. A kluczem w tym wypadku jest cykl życia danej maszyny, który w przypadku jednostek lotniczych jest nawet kilkukrotnie wyższy od samego zakupu. W związku z tym Amerykanie mają naprawdę wymierny zysk w tym wsparciu. Niemniej przypominam, nie o wszystkim wiemy i wiele spraw może być załatwianych bez wiedzy mediów, także spokojnie w komentarzach. Nie uważam i nie będę uważał, że Polska jest tutaj tak zwanym frajerem, ale o tym może szerzej w przyszłości. Chiński samolot transportowy z chińskimi silnikami. Pokazano nagranie, gdzie widać chiński samolot transportowy I-20B y Kumpeng, w którym zastąpiono rosyjskie silniki rodzimymi jednostkami Shenyang WS-20, których moc jest nawet większa niż te, które były wcześniej używane. I-20B y jest odpowiednikiem rosyjskiego samolotu IU-76, ale ma od niego większe możliwości transportowe. Ten pierwszy może zabrać ładunek w przedziale około 55 do około 66 ton, a jego rosyjski brat może przynosić ładunek w przedziale około 42 do około 48 ton. Chiński samolot można zestawić z amerykańskim samolotem Boeing C-17A Globemaster 3, którego udźwig to nawet ponad 77 ton, czyli no wyraźnie więcej. Może się wydawać, że ta informacja nie jest specjalnie interesująca, ale według mnie niestety jest. Pokazuje ona bowiem, że chiński rozwój technologiczny bardzo przyspiesza. Chiny bowiem miały zawsze problem przede wszystkim z konstrukcją silników. Między innymi do swoich samolotów. I często bazowali na rosyjskich wersjach. Teraz potrafią nie tylko stworzyć własne jednostki, ale mogą być one nawet lepsze od rosyjskich. Określenie chińszczyzna jako coś słabej jakości powinno powoli odejść do lamusa. Francja zapowiada budowę nowego okrętu atomowego. W 2025 roku ma ruszyć budowa nowego, francuskiego lotniskowca atomowego, który docelowo ma zastąpić obecnie używany Charles de Gaulle, który wszedł do służby w 2001 roku. Nowy lotniskowiec ma mieć wyporność na poziomie około 75 tysięcy ton, a więc prawie dwa razy więcej od obecnie używanego, którego wyporność to około 40 tysięcy. Dla porównania najnowszy lotniskowca USA – mają wyporność około 100 tysięcy ton. Próby morskie mają zacząć się około 2036-2037 roku. Warto tutaj wspomnieć, że obecnie tylko USA i właśnie Francja budują lotniskowce o napędzie atomowym. Nie robią tego już nawet Brytyjczycy. W ich najnowszych lotniskowcach typu Queen Elizabeth był co prawda pomysł zastosowania takiego napędu, ale koszt uznano za zbyt duży. Dlatego też Francuzi nie będą oszczędzać na swojej najnowszej znosce, bo to nie tylko źródło prestiżu, ale także możliwości operacyjne czy utrzymanie zdolności przemysłowych. Napęd atomowy jest o tyle pożądany, że w zasadzie stanowi nieograniczone źródło napędu, a więc zasięg takiego lotniskowca jest praktycznie globalny. Zapewne w ciągu najbliższych lat do budujących lotniskowce atomowe USA i Francji dołączą Chińczycy. Na Łotwie Powraca pobór. Nasi sąsiedzi w związku z agresją Rosji na Ukrainę przywrócili obowiązkowy pobór do wojska, który został zawieszony w 2007 roku. W tym roku jeszcze będzie można odbyć dobrowolną służbę, ale od 1 stycznia 2024 roku służba będzie już obowiązkowa dla roczników od 2004. Służba ma trwać 12 miesięcy, ale w tym liczymy jeszcze miesięczny urlop. Do wojska mogą się zgłaszać również kobiety. Żołd ma wynosić 300 euro, czyli nieco mniej niż pensja minimalna, która wynosi 380 euro. Ale oczywiście należy pamiętać, że poborowemu przysługuje zakwaterowanie, wyżywienie, ekwipunek i tak Dla tych, co będą chcieli się wymigać, czeka odpowiedzialność karna. Najbliżsi sąsiedzi Łotwy również mają obowiązkowy pobór do wojska i tu mam na myśli przede wszystkim Litwę oraz Estonię. I tu pytanie do Was: Czy według Was powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa w Polsce. Na przykład minimum 6 miesięcy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Hipersoniczna porażka USA W Stanach Zjednoczonych od 2018 roku Lockheed Martin rozwijał hipersoniczny pocisk AGM-183 Air Launched Rapid Response Weapon. Jednak w związku z kolejną nieudaną próbą wojska amerykańskie uznały, że projekt należy zamknąć. Pocisk był testowany na bombowcach strategicznych B-52, a docelowo miały go używać także bombowce B-1B, a także najnowsze odmiany myśliwców F-15 w wersji EX. Zasada działania tego pocisku polegała na tym, że nosiciel napędzany jest paliwem stałym, który rozpędza się wraz z głowicą bojową, a po wyczerpaniu tego paliwa oddziela się od niej i do celu leci już sama głowica która miała osiągnąć prędkość od 6,5 do 8 Macha. Pocisk miał zasięg około 1600 km. Docelowo za jeden egzemplarz amerykański podatnik miał płacić około 15 milionów dolarów. Co teraz? Na pewno wnioski z projektu zostaną wykorzystane w przyszłości, ale obecnie jedynym rozwijanym projektem pocisków hipersonicznych będzie projekt HACM, czyli Hypersonic Attack Cruise Missile. W tym przypadku nie będzie pojazdu szybującego, ponieważ pocisk ten będzie używał silniku Scramjet. Plusy są takie, że to prostsza i tańsza konstrukcja. I można go używać na większej ilości samolotów, za to niestety ma niższy zasięg i niższy pułap lotu. Widać więc, że Stany Zjednoczone mają problem z budową nowoczesnych pocisków hipersonicznych i pozostają w tyle m.in. za Chinami. I to tyle ile dziś dla Was przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas, dzięki że chcieliście oglądać kolejny odcinek. Zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam również do subowania kanału i do następnego materiału. Hej!